Konkurs recytatorski prawosławnej poezji religijnej, poezja źródeł, dziedzictwo narodowe w językach mniejszości narodowych, w literaturze pięknej, odbywa się po raz 16. Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski. Jest dofinansowany z budżetu, ze środków województwa podlaskiego. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 100 uczestników z naszego województwa podlaskiego, ale nie tylko. Również z zagranicy, z Ukrainy, z takich miejscowości jak Kijów, Donieck, Charków czy też Poczajów. Konkurs prawosławnej poezji religijnej to konkurs, który notorycznie odbywa się już u nas, tutaj w naszym powiecie. Wcześniej odbywał się w Hajnówce, obecnie odbywa się przy parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. W tym roku do konkursu przystępują dzieci. Dzieci i młodzież w różnych kategoriach. Kategoria przedszkoli, kategoria szkół podstawowych, kategoria szkół licealnych. Ocenia konkurs jury pod przewodnictwem koordynatora wizytatorów księdza Sławomira Chwojko. Również członkiem jury jest ksiądz Mirosław Niczyporuk, wizytator dekanatu hajnowskiego. Są również nauczyciele języka polskiego, pani Małgorzata Jurczuk i nauczyciel języka rosyjskiego, pani Ewa Stepaniuk. Praca jury jest pracą odpowiedzialną, ponieważ musimy ocenić wszystkich wykonawców, obejrzeć, ponieważ w tym roku też, tak jak w poprzednim, konkurs odbywa się w formie zdalnej. Nie mogliśmy się spotkać w szkole, czy też tak jak zawsze było w Hajnowskim Domu Kultury, wszyscy razem, a więc młodzież, uczniowie swoje nagrania przesyłali drogą elektroniczną. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim też uczestnikom nagrań, ponieważ włożyli bardzo wiele trudu, aby nauczyć się wierszy. Bardzo serdecznie dziękuję również nauczycielom, którzy przygotowywali swoich uczniów, jak również rodzicom, którzy też wiele trudu włożyli w to, aby te nagrania powstały. Młodzież, dzieci recytowały wiersze w językach narodowych, a więc w języku rosyjskim, w języku białoruskim, ale też w języku polskim, ukraińskim. Cieszy to, że każdy z uczestników musiał się nauczyć na pamięć takiego wiersza i to przed szeroką publicznością powiedzieć. Czy to było łatwiejsze jak występ przed publicznością? Też bym do końca nie powiedział, że tak, ponieważ zawsze jest ta świadomość, że nagrany wiersz, nagrana recytacja będzie oglądana przez szeroką rzeszę widzów. Mamy taką nadzieję. A więc konkurs w tym roku, tak jak powiedziałem, jest w formie zdalnej, ale dzięki też temu, że jest w formie zdalnej, będziemy mogli go obejrzeć na kanale cerkiew.pl, gdzie uczestnicy będą mogli zobaczyć jeszcze raz siebie, ci nagrodzeni, a publiczność będzie mogła zobaczyć wszystkie występy i nagrania tych uczestników. W tym roku, po raz 16, został zorganizowany konkurs prawosławnej poezji religijnej. Początkowo konkurs był organizowany w Hajnówce, w Domu Kultury i był skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu hajnowskiego, ale jednak z czasem coraz więcej uczestników było także z innych regionów, nie tylko Polski, ale także i z zagranicy, z Białorusi, z Ukrainy.
Głównym celem konkursu było propagowanie prawosławnej poezji w językach narodowych. Dlatego też w regulaminie jest, że udział może brać osoba, która zaprezentuje dwa wiersze, jeden w języku narodowym, drugi może być w języku polskim. W przeciągu 16 lat wzięło udział około dobrych kilka tysięcy uczestników w różnym wieku, poczynając od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, wcześniej gimnazjum i także szkół średnich. I w związku z tym także były różne kategorie udziału w konkursie. Kategoria dzieci z przedszkola, kategoria klas 1, 3, 4, 6, później gimnazjum i szkoły średniej. Obecnie te kategorie troszeczkę zmieniły się w związku ze zmianą nauczania, a więc jest kategoria dzieci, kategoria przedszkola. Szkoła dzieli się na dwie kategorie, klasy 1, 3, 4, 6 i 7, 8 na 3, przepraszam, i później szkoła średnia. Prezentowane były wiersze różnych autorów. Autorów nie tylko naszych, polskich, między innymi księdza Andrzeja Wrocławca, w szczególności dlatego, że akurat poezja jego była w tym czasie na początku dostępna. Natomiast dzisiaj prezentują autorów nie tylko polskich, ale także i zagranicznych. Dzieci i młodzież recytowała wiersze między innymi w językach białoruskim, rosyjskim, ukraińskim, lękowskim, serbskim i oczywiście po polsku. Jest powołana komisja, która ocenia i najlepsze wystąpienia nagradza w różnych kategoriach. W przeciągu tych 16 lat zmieniała się także komisja. Niektórzy członkowie już nie żyją. Przez wiele lat przewodniczącym jury był ksiądz świętej pamięci Mikołaj Kiełbaszewski, który odszedł niedawno do życia wiecznego, ale także przewinęło się dużo osób w tych komisjach. Ostatnie dwa lata konkurs odbywa się w nieco innej formie, a podyktowany to jest akurat sytuacją, która jest obecnie w świecie, sytuacją pandemii i braku możliwości wystąpienia dzieci bezpośrednio w Domu Kultury czy w innym obiekcie. Dlatego też konkurs odbywa się zdalnie i później komisja ocenia wystąpienia dzieci. W różnych okresach różna liczba była uczestników. Była z początku liczba uczestników 50, później wzrastała do 170. Obecnie w ostatnich dwóch latach jest w granicach 80-100 uczestników. Różny poziom jest wystąpienia i różny odbiór także jest występujących. Dlatego, że najpierw odbyło się przesłuchanie, a później jest organizowany wieczór prawosławnej poezji religijnej, na której występują osoby, które zajęły pierwsze miejsce, a więc laureaci konkursu. I na wieczór już akurat ten zapraszane są osobistości. Przez wiele lat bardzo często uczestniczył w świętej pamięci Władyka Hajnowski Mil, ale także inni biskupi oraz władze samorządowe. Cel konkursu jest podnieść świadomość znaczenia prawosławnej poezji religijnej.
Ponieważ wszystkie nasze nabożeństwa to przede wszystkim poezja religijna. Dlatego też uczestnicy bardzo często recytowali nie tylko świeckich autorów, ale były także recytacje pewnych tekstów liturgicznych. Należy zauważyć, że większość tekstów liturgicznych jest w języku cerkiewno-słowiańskim i recytacja wymagała bardzo dobrego obeznania się z tekstem, ażeby oddać sens danego utworu. Oceniając ten okres 16 lat, należy powiedzieć, że cel, który pojawił się, on został osiągnięty. Osiągnięty w ten sposób, że dzisiaj występują dzieci uczestników, które występowały na samym początku. A więc jest już przekazywana pewna tradycja udziału w tym konkursie i znaczenia tego konkursu. A więc po pierwsze, poznawanie języka regionalnego i piękna poezji. Po drugie, akurat poznawanie autorów, którzy w sposób poprzez poezję próbowali oddać wartości duchowe Cerkwi Prawosławnej. I na koniec na pewno wystąpienie w konkursie dziecka i udział osób, które przygotowywały, czy to katecheci, czy rodzice, a czasami i dziadkowie, też odbiło jakieś piętno na nim. Piętno, no, pogłębienia wiary, pogłębienia wiedzy o religii prawosławnej oraz na pewno także w jakiś sposób zachęciło dzieci, młodzież i rodziców do uczestniczenia w życiu liturgicznym. Głównym organizatorem poezji przez te 16 lat była doradca metodyczny, matuszka dr Lilla Musowska. To na jej plecach cały ciężar leżał zorganizowania konkursu poprzez opracowanie regulaminu, później organizacja. I należy zauważyć, że laureaci otrzymywali także upominki za wystąpienia, a więc trzeba było znaleźć sponsorów, którzy wsparliby dany konkurs. A rzecz to także była niełatwa. Do pomocy służył ojciec Andrzej Busłowski. Ja natomiast, będąc w Hajnówce kierownikiem dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej, także w jakiś sposób włączałem się, ażeby wesprzeć to dobre dzieło organizacji konkursu. A więc też jakaś tam pieczęć pozostała na tym konkursie. I dlatego też chciałbym wyrazić głębokie słowa uznania i wdzięczności dla głównego organizatora, matuszki Lili Pusłowskiej. Serdecznie jej dziękuję. W tegorocznej edycji konkursu Poezja Źródeł wzięło udział 102 uczestników. Cieszy fakt, że wśród nich znaleźli się również uczniowie z zagranicy. Dzięki temu konkurs ten zyskał rangę międzynarodowego. Najliczniejszą grupą są oczywiście przedszkola. Około ponad 30 uczniów to właśnie podopiecznych, to są właśnie przedszkolaki.
Poziom tegorocznego konkursu jest dość wysoki. Uczniowie przygotowali dwa wiersze, jeden wiersz w języku rosyjskim, białoruskim, jeden wiersz również w języku polskim. Trzeba przyznać, że wszyscy bardzo pięknie nauczyli się recytować. Zaprezentowali swój talent recytatorski. W związku z tą sytuacją epidemiczną, no, przesłuchania odbywają się w tej formie online, jednak ważne jest to, że ten konkurs jest kontynuowany, nie było przerwy i miejmy nadzieję, że w kolejnych latach, w kolejnym roku spotkamy się już na żywo. Choć jestem jeszcze mała i mam niewiele lat, lecz wiem już doskonale, że Pan Bóg stworzył świat. W niebie stworzył słońce, co złotą dróżką chodzi i bardzo rano wstaje i późno w noc zachodzi. Mysie stronko już twoja, w woskresienie w chram pójdę, Komorusia w chramie, ob odcu i mamie, i o papie pomoluś, do ziemi ja pokłoniuś, pomógł nam Boże i Gospodź pomoże. Dziecka na Biblia. Eta kniha nieraz kaska, nie prydumman na jaskaska, w niej promir i pro Chrysta, od rożdzenia do Chrysta. Moju ruki pierec wiem, kakie joli staju, pomoluś i liż zatiem z mamą ju czytaju. Modlitwa. Grzeczne dziecko, kiedy wstanie, to nie pyta o śniadanie, tylko rączki umyje, nosek, buzię i szyję. I uczesze się pięknie, do modlitwy uklęknie. Trzyma rączki złożone i na żadną się stronę nie odwraca, nie kręci. Bo ma zawsze w pamięci, że Pan Bóg jest wszędzie, widzieć wszystko będzie. Dziękuję Ci, Boże, gdybyś mnie stworzył motylem, mój Boże, skrzydłami wtedy dziękowałbym, Boże. Gdybyś mnie stworzył na przykład słowikiem, to chwaliłbym Ciebie, że jestem muzykiem. Gdybyś mnie stworzył, o Panie Niedźwiedzie, to mruczałbym dzięki po każdym obiedzie. A gdybyś zechciał, bym mógł zostać słonie, na Ciebie bym trąbił słoniowe symfonie. Cieszę się bardzo i pięknie dziękuję, że jestem Twym dzieckiem i Ty mnie miłujesz. Cerkow, cerkow jest przyjuć się chwałych, zrosłych, biednych i ustałych, się bohatych, wiele dziwych, opieczale dnych szczęśliwych. Tych, kto raduje się, płacze, to radził się, kto i dacze. Cerkow właśnie do końca, szerze carstwie je adca. Сегодня снова в церковь мы идем, чтобы причаститься в Таинстве Святом. Не сразу, но Господь помог понять, без причастения Богами не стать, без спаса мне грехов не одолеть, не осветиться, духом не сожить. А я хочу не только на словах быть с Богом на земле и небесах. И потому с молитвой и постом у часа я стою перед Христом. Вот так
чудо, чудеса, позолотели все леса. Время сказочных долов будем праздновать поклов. Осень землю покрывает пестрым праздничным ковлом. Так природа поздравляет нас великим поклевом. Dobry Bóg kocha nas, dał nam cały świat. Mówi o tym każda trawka, mówi każdy kwiat. Mówi o tym gwiazdki, złote kule, rzeki, las. Że Bóg dobry dał nam wszystko, bo Bóg kocha nas. Maluś, ja utrąb pieresną, maluś, pierety doń. Nam Bóg posłał хороший dom. Daje ci chleb z wodoj, od Boga przyjuszczę można nam. Takoj хороший Bóg. On sam skazał, prosicie dam, usłyszy każdy wzdoch. Pada duszy mojej otrada, niebies przeżywaj. Nie ugasaj nam pada, a koń starożywaj. Grzeczne dziecko, gdy wstanie, nie pyta o śniadanie, tylko rączki umyje, nosek, buźkę i szyję i uczeszył się pięknie, do modlitwy uklęknie, trzyma rączki złożone i na żadną się stronę nie odwraca, nie kręci, poma zawsze w pamięci, że Pan Bóg jest wszędzie, widzieć wszystko będzie. Ikonu anioła świadczenik mnie w ładoszku dał. Stopia Maliusia Boże anioł zaściszczał. Jejo powstawlu ja w domaśni ikonostas, stop wsiu moju siemiu, molitwami on spas. Święty, święty jest dla nas drogowskazem. Do nieba drogę ci pokaże, podpowie jak należy żyć, byś mógł jak on do nieba iść. Bo słyszy nas, Bóg widzi nas, wie on i tam i tu. Daje on ludziom każdy czas i radość i prymit. O dobrym Bogie hawa rytmu buja bez końca. Dawajcie się blachatar w miłości i Tworca. Chwali Ciebie wielki Boże, niebo całe, ziemia morze. Chwalą gwiazdy promieniste, chwali słońce ciel ogniste, chwalą trawy, ksaki, drzewa, chwali ptaszek, który śpiewa. I my też Ciebie chwalimy, z całym światem Cię uwielbimy. Boch, samy lubiasty i dobry, choć bywaje ocen stroch. Samy silny, sprawiedliwy. Kto eto? Kaniecno Bóg. Wsio on widzi, wsio on słyszy. Wsio on znaje o ciebie. I nie skryjesz nic, bo ty on powsiud i wiedzie. Anna Biernat, to nie zabawa. To nie zabawa szczypać kolegę w nogę, rzucać kamieniem, tupać w podłogę. To nie zabawa łamać gałęzie na proce i krzyczeć, gdy żaba rechocze. Czy ten, kto źle się bawi, może podobać się Panu Bogu? Czy Pan mu w życiu pobłogosławi? To nie zabawa ciągać psa za uszy i życzyć czegoś złego naprawdę w głębi duszy. Kto w ciebie kamieniem, ty dobrym słowem i już będzie wesele i piękniej przed Bogiem.
Uchodnik Boży, kak atwiekić na wapros, kto uchodnik Boży na niebo atwieci, nie prost i nie tak usłożen, kto pasowie sti żywot ładit, z każdym możet, k miru i lubi zawiot, tot uchodnik Boży, wiot i do grot wsej Rusi, Nikołaj uchodnik. Skolka słyszył on spasi, słyszyt i wsiechodnia. Dałeś mi Boże, ksiądz Andrzej Bierezowiec, dałeś mi Boże rozum i głowę, dałeś mi czułą duszę i mowę, dałeś mi ręce, dałeś mi nogi i dalej jestem bardzo ubogi. Dałeś mi wieczność, dałeś mi ciało i zawsze było tego mi mało. Dałeś też góry, rzeki i morza, godziny cudu, gdy wschodzi zorza. Dałeś mi czas i bezkres kosmiczny, księżyc, gwiazdy i ziemię przysiczną, a na niej faunę i rajską florę, aby ci śpiewać wieczną glorię. Najlitościwszy przedwieczny Panie, wysłuchaj me grzeszne i zwrócone błaganie. Daruj nam winy, zaniechaj kary i zapal w nas płomień najświętszej wiary. Chleb głodujący podaj na co dzień, choć tego człowiek może nie godzin. Wygasz wzajemne konflikty, niezgody i wlej w nas ducha rozsądku i zgody. Błagamy Cię Boże żarliwym zapałem, gdyż pokój na ziemi najwyższym Twym darem. Mały Janka, ksiądz Andrzej Bierezowiec. Czemu wyraz niewielki? Janka sam nie wiedział. Możesz to ustawał za rada, jeszcze dzień obiedał? Czemu wyraz niewielki? Na sionie nie zdaju, pocztą doma nie malusia, cichodu nie maju. Czemu wyraz niewielki? Jak u siena świecie, ci u cerku chać za mała, jak dobry ja dzieci. Ojcze mąż taki mały, te się nie zastał się. Ci u pciu mała, małaka, uczyć się nie starał się. Czemu stał się niewielki? Jak mocho tak być ja? Bóź i schetek dla taho, w to lub lubożycja. Narażeńkę wymaje, nie jednak zdajecja, że je mocha pakachają, pan raz ci pryniecja. Bohateru, za lubow i dla bratu, i za słońca tie płatu. Ja Tibie bohateru, mój Jezus Chrystus, za ujutny dom w siele i za piszczu na stole. Ja Tibie bohateru, mój Jezus Chrystus, za rodzitelej moich, oczyń silną lublu ich. Ja Tibie bohateru, mój Jezus Chrystus, ja wsiewodnia rano wstał, utrą Biblię czytał i molił się ja Ciebie, mój Jezus Chrystus. Wieru ja, że dowiedziosz, tyk z obłacznej stronie, pomagi prymierom być, ludziom mnogim na ziemle. Modlitwa. Grzeczne dziecko, kiedy wstaje, to nie pyta o śniadanie, tylko rączki umyje, buzię, nosek i szyję i uczeszę się pięknie, do modlitwy uklęknie i na żadną się stronę nie odwraca, nie kręci. Bo ma zawsze w pamięci, że Pan Bóg jest wszędzie, widzieć wszystko będzie. Promienisty i złocisty,
jak obłoczek pośród zbóż, stoi przy mnie w dzień i w nocy mój najmilszy anioł stróż. I choć nigdy go nie widzę, słyszę go w serduszku mym, jak zachęca mnie do dobra i ostrzega mnie przed złym. Nad krawatką czuć w staronkę Bożej Maciery ikonka. Dobrej wzgratki je uczyćcie, jeśli mama oduczyćcie, to jest straszno mnie adnoj, Macier Boży ja sam mnoj. Utram rano ja prasniuś, pred ikoną pakłaniuś. Солнышко заходит, и темнеет день, а гора упала на синий день. Лишь церковный купол солнцем озарен, и открыта церковь, и несется звон. Колокол к вечерне христиан зовет, завтра воскресенье, отдых от работ. И услышал в поле колокол зовы, селянин в селении уж погнал коров, а в селении церковь уж полна людей. Блестят огнями множество свечей, свечи трудовые ярче звезд горят, и молитву люди в простоте творят. Солнце брызги лед на землю, утром праздник покрова. Прилетела к нам синичка и присела у окна. Повернулась вправо, влево, поглядела за стекло. Прилетела к нам синичка, здесь и сытно, и тепло. На лету кормилась мошка из березки семена. Птичка рада каждой крошке, тем бывает и сыта. Что хозяева теплому, кто цветные виды сны. А синичка-невеличка с вами будет до весны. Неупиваемая чаша, не вечерний тихий свет, ночи молитвенница наша, а днем благоуханный цвет. Ее имен не перечислить, ее чудес не рассказать, о них нам даже трудно мыслить, о них лишь сердце может знать. Богоматерь покрывало сняла, распростерла священный полог. На праздник святой покрова всех укрыла от бед и тревог. Хлопья снег рассыпала мех, колокольный свадебный звон. И с праздником поздравила всех, и с молитвой вошла в каждый дом. Сирота, автор неведомый. Вечер был, светили зорки, на дворе мороз дышал, и шел по улице сиротка, по снегу и весь тужал. Боже, говорит сиротка, я замерз, и есть хочу, то накормить и напоить добру Божью сироту. Той дорожкой шла старушка и почула сироту. Притулила и накрыла, и поесть дала ему. Положила спать в постельку, как тепло промовила, закрыв очки, усмехнулся и заснул спокойным сном. Бог у поля клюшки кормить и кропить, траву росой. Нашу малую сиротку так само не оставил Бог. Пан Бог мешка в каждом человеку, неважно, в яким ты ктось из веку, в сердцу мамуши, дядка, сусядки, неважно, с якій прибегу хатки. Пан Бог откупил прежде каждого, и в каждом виде сына своего, а в каждой парне сурочку свою, и с каждым братом и сестру твою. Мы просили у Бога счастья. Человека хоть за много, как нигде у жичи не упасти, как у рай несла дорога. Мы просили у Бога хлеба, диамента и богатия, как во всем сприяло небо, и достаток был у хати. Мы просили у Бога ласки, дать обеда наших близких,
Każde ciało było jak kaska, od początku od kołyski. Anioł stróż. Promienisty i złocisty, jak obłoczek pośród burz, stoi przy mnie w dzień i w nocy mój najmilszy anioł stróż. Choć nigdy go nie widzę, słyszę go w serduszku mym, jak zachęca mnie do dobra i ostrzega mnie przed złem. Jezus lubi dzieteczek. Jezus lubi dzieteczek, malczyków, dzieweczek i nie tylko nas dzieci, bo zlubił on wszystkich ludzi. Jego lubą nasze dziecko ukrasza. Хорошо w lubi nam żyć i lubow drugim darzyć. Dobra mama. Mama dobra, mama miła, żeby zawsze zdrowa była. Dnia każdego Boga proszę, w swoim sercu Ciebie noszę. Bardzo ciężko pracowałeś i nie każdej nocy spałeś. Tylko dobra dla mnie byłaś i do Boga prowadziłaś. Dziś za wszystko Ci dziękuję i wynagrodzić Cię spróbuję. Gdy wyrosnę, będę duży, tylko Tobie będę służył. A gdy będę w innym kraju, Tobie Boga będę prosił, by otworzył bramy raju. В глухом лесу в уединении смиренный старец пребывал. В труде, в молчании и моленье он духом к небу воспарял. К нему тянулись птицы, звери, он всех любовью усмирял, и кельи, как и сердце двери, радушно людям отворял. Но кто тот образец смиренья, и почему он стал святым? Родителей благочестивых сыночек с детства утешал. Он распослушным, неленивым и кротким сердцем Бога знал. Шли дни, он брату Алексею в торговой лавке помогал, но тосковал душой своею и участи иной желал. Он богомыслию предался, мирское для него пустырь, и матушке своей признался, что сердцем рвется в монастырь. Она его перекрестила, благослови тебе Господь, пречистой деве поручила отныне дух его и плоть. И в мыслях о служении Богу, без жажды почести и наград, он отправляется в дорогу к Печерской лавре в Киевград. Молитву внутрь, суму за плечи, подвижник юный у мощей, он с мудрым старцем ищет встречи, и вот он старец Досифей. Ему он сердце открывает, что к жизни инока готов, и тот его благословляет в обитель добрую Саров. Господь дает всем испытания, вот Прохор тяжко занемог. 3 года он лежал в страданиях, содра болезни стать не мог. И было чудо, знайте, дети, о, если б видеть вы могли, явилась в несказанном свете царица неба и земли. Своей владычицей рукою коснулась ран его тогда. Он рода нашего, и вскоре все истекла из них вода. Какое счастье к жизни новой, он сердцем пламенел своим. Давно к монашеству готовый, теперь он инок Серафим. За 8 лет на послушанье он духом зрел и возмужал. Он цену знал земным страданиям, и вот на нем духовный сан. Благодаря за все безмерно, за дар бесценный, дар чудес, уходит дивный светоч веры на подвиги в дремучий лес. Лисицы, волки и медведи все шли к нему, он их кормил, и каждый раз своим соседям корзинку с хлебом выносил. Потом с медведем подружился, тот мешкомет ему таскал, и у крыльца к ногам ложился, что батюшка его ласкал. Святую радость Пасхи вечной он щедро ближнему дарил. В любое время людям встречным «Христос воскресе!» говорил.
И называл для многих странно себя убогий Серафим. Всегда молился неустанно, и пели ангелы над ним. Однажды крадучиеся гости к нему незваные пришли. На старца кинулись со злостью, сокровищ в келье не нашли. Какие муки от побоев пришлось претерпевать тогда? Кому свои он тянет руки? Пред ним пречистая сама. Вновь исцеленный перебрался подвижник-отшельник в келью свою. И новым подвигом предался в пустынном сладостном раю. Учил он заповеди Божьи строжайше в жизни выполнять, и непременно каждый должен отца и матерь почитать. Имел большое попечение он за девивских сирот, и занимался устроением, принявшим множество забот. Где Матерь Божия ступала, канавку рыть благословил, чтобы она защитой стала всем, кто пречистую любил. Все рядом с ним преображалось, и всем хотелось лучше стать. 12 раз ему являлась в святых видениях Божья Мать. В последний раз за ней с цветами святые ангелы чередой. Она сказала: «Будешь с нами, ты скоро здесь, любимче мой». Он был провидцем, чудотворцем, он и сейчас чудотворит. К его источникам-колодцам народ с надеждой спешит. Ты преклони пред ним головку, он на иконке как живой, и добрый батюшка Саровский за нас помолится с тобой. Дорога до счастья. До счастья есть одна дорога, и она зовется вера в Бога. Кто дорогой этой пойдет, счастье вечное там знойте. Вера жить, веру, дети, это Бога благодать. Зною легко жить на свете и не страшно помирать. О Мати Божия, ты ласка утерпень, прамень святла, что праз веки не схаз, наховал грешную мою. Пошли благословенье и будь при мне у життя отказный час. Хай буде мир, и усюди твоя воля, и Бог, твой Сын, распятый на крыже, старый народ наш, не покинь николи, и от него дал землю щеражи. Гэта Бог, мой свет, гэта мама, бацька, братик, дед, бабуля и три котики, кропка, шерик и пуся. С ими я вельми счастлива, але у моем житті есть еще хтосьці. Я его не бачу, але он бачи мене. Я его не чую, але ведаю, что он завсёды чує мене. Он саправды есть. А кто это? Это Бог. Безмежна и великая любовь, якая ведзе мяне праз кожны день и ночь. Бог ведае мои думки, Бог усё мне даруе, Бог кахае мяне такую, якая я есть. Бог кахае кожнага чалавека. Не забывайме пра гэта. Свят, як я відзе, в тым свеце дзішэйшым, дзе чалавек забеганы, працу заенты, заклопотаны, невеле ёсць месца на выцішэнне, шчэрэ ў модлітве, спокой, скупенне. Гнамы пред себе до целу гонимы, не зважаюнц, или направды в житю тратимы. Не естем доросла, мам допьеру 7 лет, але видзе и чуе. Мартви мне тен швет. Замало в ним жартов и радости, цуденных смехов и правдивой милости. Милость не только та знана, родинна,
ale miłość Boża niezwykle jest silna. Ona pomoże w każdej chwili. Uwierzcie mi, proszę, moi mili. Więc bądźmy dla siebie oparciem, nie wrogiem. Trwajmy w modlitwie i w sercu z Bogiem. Nad krawatką i czuć staronkę Bożej materii i kanka. Dobry zgrit jej uczyca, jeśli mama oduczyca, to nie straszno mniej adnoj. Mati Boża za mnoj, utram rano ja prasnuj przed ikonnym pokłaniesz. Chodzi za mną anioł stróż, ma we włosach płatki róż. Stoi przy mnie w autobusie, razem ze mną i tatusie. Gdy się tylko wszędzie ruszę, jest wtedy nawet, gdy świat moknie, przemoczony wręcz okropnie, idzie za mną anioł stróż, mokry płatka z mokrych róż i nie słucha, gdy go proszę, by założył choć kalosze. Obrażoną robi minę, gdy mu daje pelerynę. I choć jest aniołem stróże, w największe wchodzi kaluże. Nad krawatką i czuć staronkę Bożej matry i konka, dobry zglada jej uczyca, jeśli mama oduczyca, to nie straszno mnie odnoj. Matri Boże, ja so mnoj, utram rano, ja prasnuś, pred ikon pakłaniuś. Dobranoc Jezu, już pora zasnąć, więc pozwól oczy zmęczone zamknąć. Daj dobrą noc, spokojny sen, by mógł obudzić się, gotów do pracy na cały dzień. Dobranoc Jezu, dziękuję Ci i proszę wybacz błędy mi. Настала тьма, шумели волны и разбивались во тьме, и были все смятенья полны, но спал учитель на корме, сверкая пеною седою, на лодку шел за валом вал, и дно наполнилось водою, и лишь один спокойно спал. Тогда в смущении великом они пришли к нему и вон, их воплями и громким криком был от забвенья пробужден. Спаси, тебя мы призываем, ужели нет тебе нужды, что мы в отчаянной борьбе, в борьбе с волнами погибаем. И он восстал, простер он длань, и с дивной силой во взоре промолвил, смолкни, перестань. И ветер стих, и стихло море. И все дивились этому, смятение глубоким полным. Ну кто же он, что ветер и волны, все повинуется ему. Błot okudżawa, modlitwa. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosze szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionych uczy, by władza poszła im w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki, mój Boże jedyny, spraw, dopóki ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw. Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarczy jej, daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej miej.
Ciebie, o Boże, ja wzywaju. Manach Georgii Krawczuk. Ciebie, o Boże, ja wzywaju. Ciebie malitwu was noszą. Lice slizami araszaju i nie staw mienia. Proszę. Balit dusza, striadaje serce i duch unynia sa mnoj. No ty, Władyko miłosierny, paszli mnie radość i pokój. Usłyszy slozne jemalenie, na путь spasitelny nastaw. Paszli mnie, Gospodi, cierpienie od kozni wrażeskich izbaw. Nie broz w minuty iskuszenia, nie daj wrahu tarżestwować. Poszli mnie pamięć z zakruszeniem, grzechy mali wspominać. Anna Petnarek, Bóg rozumie, kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, klękam na kolana, z Bogiem łączę się. Wszak On mnie kocha, wszak wszystko rozumie, poszarpane serce naprawić umie. Z delikatnością małego motyla opatruje ranę, zgniata bakcyla. Uspokaja myśli, rozszalałe morze, kroczyć mogę dalej, jak biblijny Mojżesz. Choć droga daleka, pod stopami kłody, nigdy nie zawracam, namawiam do zgody. Bo miłość i zgoda to wiary fundament, to przykazania Boży Testament. Анатолій Булатенко, потіх. Я з Господом у душиця переживу, хвалебні я йому складаю строфи. Перед ним схиляю низько голову за смілий подвиг на крижі Голгофи. Помер Ісус, каб усім збавлення дать, де смерть його була зусім не скруха. Бо ён у вас крес і узнёсся, каб паслаць на грешную зямлю святаго духа, каб дух быў суцяшальнікам для нас і клікаў усіх да Господа заўсёды. Праз 2000 годдзя дух не згас, яго прынялі многія народы. Господь для усіх без конца дарагі, жыццё змяніць ён здатны замкненне, даруе шчыра грэшнікам грахі і цвёрдую надзею на збавленне. Між Господам і мной няма мяжы, ён абагрэў мяне сваёй любоўю. Памёр у тяжких муках на крыжы. Пытаць спавленне усім пралітай кровью. Магутней в свете подвигу няма. Ісус терпеў вялікія пакуты, ды на крыжы загінуў не здарма, бо словы яго многімі пачуты. Мы хлеб ядзім, віно п'ем на успамін, як цела і святую кроў Христовы, такі даў запавет нам Божы Сын, і не мінуць ніколі яго словы. Ксёндз Андрзей Бірзовіц, Ессі. Płyną chmury ołowiane i wiatr liście niesie, chociaż była nieczekana, przyszła do nas jesień. Trochę smutna, lecz bogata, darząc wszystkich chlebem, aby się żyło ludziom lepiej między ziemią a niebem. Даріте щедро от души, вы радость, всем без исключения. Тепло, улыбки и цветы, как лучшее преподношение. Дарите близким и далеким, дарите любящим друзьям, дарите злобным и жестоким, вас проклинающим врагам. Дарите женщинам прекрасным,
и неблистающим красой, с веселым нравом и несчастным, и молодым, и сединой. Дарите сильным, смелым, ловким, довольным жизнью и собой. Дарите немощным и робким, земной скромной судьбой. Дарите бедным и богатым, не обделяйте никого, и враг заклятый станет братом, коль вы полюбите его. Ведь солнце дарит всем лучи, от добрых, злых не отличая. Ему подобны будьте вы, улыбка мир весь освещая. Tęsknota, znaczy śliczne i stojąc z ziemi, ze smutkiem patrzę w dal. Nie mogę lecieć do gwiazd. Jakże bywa żal, tam są wielkie. Inne światy, gwiazd nieznanych żar, lecz ja jestem tu bogaty, ziemię mam za dar. Dar to śliczny, przebogaty i bezusterkowy, lecz go gospodarz krótko wzmocny, zniszczyć go gotowy. Znisz jądrowy nosi w ręku, grozi Bogu i światu, że zamieni wszystko w popiół i żyć nie da bratu. Lecz ty, Panie, nie pozwolisz zniszczyć życie wielu. Chroń nas, Boże, od pożogi, nim dojdziemy do celu. Chroń nam miasta, wsie, osady, morza, oceany, nasze domy, florę, faunę i złociste laty. Pobłogosław nasze domy i nas razem z nimi, by zbudować drugi raj na swej świętej ziemi. Puszkin Aleksander Sergejewicz. Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его среди дольных бур и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет. В дни печальные великого поста все чаще мне она приходит на уста. И падшего крепит неведомою силой. Владыко дней моих, дух праздности унылай. Любоначалия змеи сокрытой сей. И празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения. Anna Achmatowa, Bieżeck. Tam są białe cerkwie i dźwięczne iskrzące krylodu. Tam bławatkami śmieją się syna miłego oczy. Nad starym miasteczkiem rosyjskie jarzące się noce. I sierp księżyca jaśniejszy od lipcowego miodu. Tam zamieć w kurzawie od pola zza rzeki się zrywa. I ludzie, jak aniołowie, świętym weselą się Bożym. Sprzątnięte świetlice u ikon lampeczki się mnożą. I księga najświętsza na stole dębowym spoczywa. Tam pamięć dotychczas surowa i skąpa, a teraz z głębokim pokłonem otwarła powoje swe w darze. Nie weszłam tam jednak i o drzwi straszliwie zawieram, a miasto aż tętni wesołym, wiostkowym rozgwarzem. Wiesława Waliszewska. Boże, wysłuchaj. Boże, wysłuchaj, ciągle tak wołam, zachrypłym głosem, zbolałym sercem, bo innych słów już odnaleźć nie mogę. Gdzieś się podziały, w bólu, w rozterce, tyle je razy mówiłem co dzień i tyle słów tych słyszały nocy, że się zgubiły gdzieś inne słowa,
wciąż wołające Twojej pomocy. Może daleko gdzieś w gwiazdach błyszczą, albo są w ziemi jak łzy me słone, bo tyle razy prosiłem nimi, pewnie są w niebie zauważone. Więc teraz powiem, by już nie nudzić, zwyczajnie, cicho, wysłuchaj, Panie. Ty się znitujesz, ja wiem, ja wierzę, bo się nad każdym schylasz wołaniem. Говори, мій Боже, твій слуха послуха, тільки ти, мій Боже, насолода духу, немічний служник твій не бачить, не чує, поки в ньому твоя сила не струмує, хай прозріють очі і почують вуха, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Говори, мій Боже, доки жити мушу, хай зі шляху правди не підманять душу. Говори хоч тихо, ясно, благовісно. Говори, предобрий, доки ще не пізно, хай прозріють очі і почують вуха. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Знаю, вже казав ти, та звертайся знову, доки запалає серце з тої мови. Вигостриться слух мій, зір засяє Боже. Промовляй, наш Отче, втіш слугу, о Боже! Хай прозріють очі і почують вуха. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Знаю, Твоє слово у пророків давніх, і у Твого Сина, і наших святих славних. Зжалься над нікчемним, заговори знову, бо старе новітнім робить Твоє слово. Хай прозріють очі і почують вуха. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Нехай Твоє слово у мені заграє, хай служник Твій знає, переповідає. Говори, мій Боже, я почути мушу, голос Твій солодкий, хай заповнить душу. Хай прозріють очі і почують вуха. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Дякуємо всім лауреатам і нагородженим за пікні рецитації. Дякуємо панству за можливість обійження. Жегнаємо ще з панством з такою надією, що в прийшлим року spotkamy się i będziemy mogli na żywo posłuchać recytacji wszystkich uczestników, gdzie będziemy mogli wspólnie się spotkać i przeżywać po raz 17 konkurs prawosławnej poezji religijnej.